Witam, tu Aristejo na kontynencie Veron. Uzupełnimy moją armię. Tylko jeszcze nie wiem, czy to ustawienie jest optymalne. Nic, my próbujemy je w bitwie. Wracam na wyspę Uzała, gdyż tam znajdują się jednostki, które mam nadzieję, że zdołam pokonać. Okay. Teraz tak szybko do brzegu i przyjrzymy się moim przeciwnikom. Tak sobie to wygląda. W sumie to ja jeszcze tu chyba nie zaglądałem. Gdybym zajrzał, na pewno kryształy zostały podniesione. Sklepik, ale niestety orki. Nie, gobliny. A nie, orki. I gobliny. Tu można pogadać. A tu? Cofnij się, tylko wódz Rakusz decyduje o tym, kto może się napić czarodziejskiej wody. Namiot jest zawiązany, a w środku nie ma nikogo. Stój! Gdy się widzi po raz pierwszy wielkiego rakusza, powinno się paść na trzęsące się kolana. Kim ty jesteś, że ośmielasz się rozkazywać księżniczce Darionu i każesz jej klękać przed goblinem? Jestem Rakusz. Jestem wielkim wojownikiem i przywódcą plemienia Rakusz. Musisz bać się i szanować Rakusza, bo Rakusz jest silny i szczęśliwy. Rakusz jest właścicielem magicznej wody szczęścia. Może twoje plemię potrzebuje pomocy, wodzu, to może być interesujące. Plemię Uzała zawsze walczyło z orkami Dersu. Kiedy nie mieliśmy magicznej wody, złe orki zawsze wygrywały, bo orki są silne i mają żabiego boga. Żabi Bóg jest wielki, głodny i straszny, ale wtedy Rakusz znalazł magiczną wodę. Gobliny też zrobiły się silne i możemy nawet pobić orków, ale gobliny za bardzo boją się żabiego boga. Jeśli żabi Bóg zginie, gobliny zawsze będą wygrywać z orkami. Jesteś silna ludzka samica, zabij żabiego boga dla Rakusza, a zapłacę. Kasa i doświadczenie. Żaden problem. Chyba poradzę sobie z wielką żabą. Pomogę twojemu plemieniu. On coś jeszcze tu miał. Oj, tych odbień nie bierzemy, bo to może wywołać walkę. To może tak, opowiedz mi o magicznej wodzie. Dawno temu Rakusz nie był takim potężnym władcą. Był zwykłym wojownikiem z plemienia Uzała. Raz se jednak Rakusz idzie do głębokiej jaskini i jak myślisz, co se znajduje? Tak, znajduje magiczną wodę. Woda robi Rakusza silnym, mądrym, przystojnym i szczęśliwym. Ale głupiej żabie to nie potrafi zabić, co? Nie potrzeba mu już plemienia. Se mieszka w jaskini. W nocy wróg zakrada się, by spuścić Rakuszowi manto. Ha, nic z tego. Rakusz silny. Złamał jakości 5. Nie, raczej 10 wojakom. Bił i śmiał się i bił. Wszyscy pouciekali. Młode gobliny wszystkie wiedzą, że Rakusz zrobił się silny i szczęśliwy. Też opuszczają se plemię. Przychodzą do Rakusza, by też się zrobić silni i szczęśliwi. Więc Rakusz zrobi z nich nowe plemię. Teraz Rakusz jest szef. Chcę i... aha. Do widzenia, Rakusz. Fajnie, dostaliśmy nową misję. Będzie powód, żeby wrócić na Bersum. Aczkolwiek... myślę, że jeszcze trochę tutaj powalczę. No nic, dziękuję za obejrzenie odcinka. Tym razem nie walczyłem. Tym razem posunęliśmy fabułę do przodu. Trzymajcie się.